byli tutaj, gdy kapitan zdecydował się na zbliżenie i odchylił lot w prawo od planowanego kursu. Wtedy właśnie wykonali większość tych naprawdę uderzających zdjęć pokazywanych później w wiadomościach. Operator i reporter zgodnie zapewniali, że obiekt był wielki, miał co najmniej 300 metrów średnicy. Używając techniki analizy klatek filmowych, dostrzec można fale światła obiegające obiekt wokół. Na zatrzymanej klatce ujawnia się czysty kontur wielkiej latającej maszyny z wyraźnie zaznaczającą się kopułą na szczycie. Przy zimnej, precyzyjnej analizie jasne jest, że te dramatyczne obrazy wykonane są kamerą, która z niejasnych powodów nie jest ustawiona na ostrość. To powoduje, że obraz jest powiększony i ruchy nienaturalne. Wirowe ruchy, o których sądzono, że są dowodem wielkiej szybkości obiektu, zdają się być raczej spowodowane drganiami samej kamery. Zresztą film wykonany w samolocie tamtej nocy był starannie przeanalizowany przez optyków. Odcinki taśmy sklejone w pętle wielokrotnie odtwarzano, analizując jaskrawość obiektu. Wynik ekspertyzy przedstawiony z precyzją godną przyrodników brzmiał: 90% uderzenia kamery podczas pracy, 15% normalne drgania pojawiające się na skutek skokowego przesuwu taśmy w kamerze wtedy, gdy zdjęcia wykonywane są przy pomocy teleobiektywu, 5% sam obiekt wykonuje ruch z ogromną szybkością. To wszystko nie wyjaśnia jednak, co naprawdę zostało zanotowane na klatkach filmowych. Wprawdzie w nocy przy doskonałej widoczności można znaleźć na Ziemi masę jaskrawych, świetlnych punktów, choćby sygnałów nawigacyjnych. Jednak zwykle występują one w sensownych konfiguracjach. A to było samotne, więc... Samotny japoński kuter do połowy ośmiornic. Co roku wielkie flotylle tych jednostek regularnie pracują na wodach Nowej Zelandii, a ponieważ łowią w nocy, obwieszone są potężnymi lampami. Może więc jedna z nich samotna? Ale to nie koniec zagadek. Przecież obecność UFO potwierdzona została czysto przyrządowo, na ekranach radarów kontroli obszaru. Tej nocy służbę przy ekranach radarów pełnili wytrawni kontrolerzy. Wiedzieli co prawda, że samolot ma na pokładzie rządną sensacji ekipę telewizyjną, ale przyrząd nie poddaje się przecież nastrojom. Przyrząd wykazywał echo radiowe jak od obiektów materialnych. Pogoda. Podczas lata na Nowej Zelandii mogą narodzić się ekstremalne warunki atmosferyczne. Gorące, suche wiatry mogą przecinać drogę chłodnych i wilgotnych prądów powietrza. Efektem są gwałtowne turbulencje niewidoczne dla nieuzbrojonego oka. Podobne warunki panują tutaj, w jednym z pasm górskich Colorado. Powietrze ze śnieżnych szczytów spływa nad prerię, przechodząc ponad specjalnym, bardzo czułym radarem. Anteny skierowane są dokładnie tam, gdzie nie ma nic do zobaczenia poza wysokimi, strzępiastymi obłokami. Ale pisk radaru opowiada inną historię. Te faliste zakrętasy to echo od optycznie czystej atmosfery. Ale tam, gdzie oczy nie widzą nic, radar sygnalizuje obiekty, które wyglądają jak odbicie od samolotu. A więc... Czy radar w Wellington był wystarczająco czuły, by widzieć turbulencje czystego powietrza z takiej odległości? Czym naprawdę było nowozelandzkie UFO? Jeszcze jedną pomyłką ludzi związaną ze szczególnym zbiegiem okoliczności? Czy też cień wątpliwości ukrywa wiele bardziej bulwersującą odpowiedź? No właśnie, przy czym zauważy, ani razu ci rzetelni, prawda, naukowcy, którzy analizowali ten przypadek, nie założyli, że to był jednak statek obcej cywilizacji, który przywiózł tutaj reprezentantów, którzy, prawda, mają pomóc nam w naszych kłopotach i tak dalej. Ani razu nie założyli tego, co zakładają ci ludzie, którzy w UFO wierzą. Tak, ale niemniej taki się plącze cień wątpliwości, który należy całkowicie zlikwidować, ponieważ należy przypomnieć sobie, że we współczesnej nauce na naszej Ziemi obowiązuje taka zasada, która nazywa się brzytwą Okhama, i ona nad każdym, kto zajmuje się sprawami interpretacji niewyjaśnionych zjawisk, wisi.
Otóż zasada ta jest bardzo prosta i mówi tak. Nie należy, nie wolno mnożyć bytów ponad niezbędną konieczność. Tak, no. I w związku z tym naukowości, a jakże? Każde z istniejących zjawisk należy wyjaśniać przy pomocy istniejących i poznanych zjawisk przyrody. Na przykład nie można powiedzieć tak, jeśli widzimy człowieka w cyrku, który unosi się nad podłogą, że jest to wynikiem tego, że ten człowiek chwilowo uchylił działanie prawa grawitacji. Otóż należy raczej podejrzewać istnienie niewidocznych linek, sznurków albo jakiegoś innego chwytu, który pozwolił oszukać ludzkie oko. Na tym polega ta zasada i póki nie zostanie ona złamana, póty nie ma dowodów na istnienie UFO. I to jest wszystko prawda. I mimo, że wiesz, ja sam czuję dreszcz, kiedy spotykam się, nieprzyjemny dreszcz, kiedy spotykam się z wyznawcami tej teorii obcych cywilizacji, to jednak zobacz, czy takie przypadki, z którymi ludzie nie potrafią sobie dać rady, przynajmniej na początku, nie są wspaniałym motywem, powodem, żeby w ogóle zaczynać jakieś badania naukowe. Później można stosować już te brzytwy Okhama, ale niech te kule latają, no. Tak, no dlaczego jest, nie? Oczywiście można sobie zadać pytanie, skąd jest taka niesłychana potrzeba zajmowania się tymi zjawiskami? Otóż na pewno tkwi ona gdzieś tam w ludzkiej naturze, bo skoro nawet taki wybitny astronom jak Carl Sagan wierzy w istnienie tych cywilizacji pozaziemskich, zresztą być może i to akurat nie jest pozbawione pewnych racjonalnych podstaw, ale i on sam twierdzi, że niezwykłe roszczenia wymagają niezwykłych dowodów, a takich dowodów na razie jeszcze nie ma. A co z tym zrobić? UFO nad Zamościem ten rok. UFO, ogniste kule wisiały nad Krosnem. Nad Helem przez 8 godzin UFO jaśniało we mgle. UFO jak bumerang wraca do stolicy. Zamość nie gorszy. Niesamowity błysk, widziałem UFO, twierdzi pilot. UFO nad Warszawą. Przeraźliwie wyły psy, zamilkły radia, pomieszały się barwy w telewizorach. UFO nad Elblągiem. UFO w Toruńskiem. UFO nad województwem legnickim. UFO nad Tatrami. UFO w okolicach Chełma. Widzieli również mieszkańcy miejscowości Cielce. Leciała jakby eskadra meteorytów.